Jarek Waślewski, rozkminy pastora terapeuty. Jedno z najczęstszych pytań to pytanie, które Państwo zadajecie, to pytanie, jak pomóc komuś, kto tej pomocy nie chce, jak pomóc osobie uzależnionej, która nie widzi, że jest uzależniona, co zrobić, jaki zrobić pierwszy krok. Postaram się w tym filmiku króciutko pomóc i odpowiedzieć na to pytanie. Zapraszam. Dzień dobry, Jarek Waślewski z tej strony, rozkminy pastora terapeuty. Pytanie, które Państwo zadajecie dość często, pisząc do mnie, komentując pod filmami, które umieszczam na YouTubie lub też indywidualnie w mailach, to pytanie brzmi, jak pomagać osobom, które nie chcą pomocy, a konkretnie zawsze w zamyśle macie jakąś jedną osobę, którą widzicie, która jest Wam bliska, do której próbujecie dotrzeć i pokazać jej, że dzieje się z nią coś nie tak i wpłynąć na nią, aby podjęła decyzję o zmianie życia, o zaprzestaniu picia, brania, grania. Jak pomóc osobie, która tego nie chce? Z mojego doświadczenia wynika, że bardzo trudno jest pomagać osobom, które nie chcą. Do tanga trzeba dwojga. I podobnie tutaj w kontekście uzależnienia. Uzależnienie rządzi się pewnymi prawami i osoba uzależniona jest otoczona mechanizmami choroby, a więc specyficznym myśleniem, postrzeganiem, odczuwaniem, które jest odpowiedzialne za to, aby utrzymać uzależnienie. A więc trudno jest się przebić i trudno jest zachęcić, trudno jest zmotywować. Czasami myślimy, że inspiracja wystarczy. Może czasami wystarczy. Z mego doświadczenia wynika, że najczęściej ludzie zmieniają się wtedy, kiedy są zdesperowani. A więc jak pomagać osobie, która nie chce, aby jej pomóc? No, to jest trudne, ale trzeba dać jej doświadczyć konsekwencji uzależnienia. A więc w pewnym sensie trzeba dać jej przestrzeń do tego, aby mogła doświadczyć kryzysów, aby mogła doświadczyć bólu, aby mogła doświadczyć tych wszystkich trudnych rzeczy, które wpłyną na nią i dostanie feedback, dostanie sygnał od życia, że trzeba coś zmienić. Raczej nikt się nie zmienia wtedy, kiedy jest mu dobrze, a więc tutaj do matek, do dzieci, do żon to jest taki apel i informacja. Trzeba dać tej swojej ukochanej osobie, bliskiej osobie doświadczyć kryzysu. Trzeba dać jej doświadczyć konsekwencji swojego uzależnienia. I to jest chyba taka główna rzecz. Druga rzecz, ktoś napisał mi ostatnio, to co mam zostawić, mam przyjaciela, który bierze czy pije, już nie pamiętam. No i widzę, jak się stacza, jak z roku na rok jest gorzej i no, on nie chce pomocy, mówi, że jest wszystko dobrze, czy mam go zostawić, nic nie mówić i pozwolić mu w pewnym sensie ginąć. Widzimy, to jest trudne, to jest bolesne. Ja myślę, że godność człowieka to także pozostawienie mu zdolności, pozostawienie mu prawa wyboru. A więc zostawiamy prawo wyboru, nawet kiedy to bardzo boli. Nie zostawiamy całkowicie. Jako duszpasterz, jako pastor mogę powiedzieć, że możemy zawsze otoczyć taką osobę modlitwą, a więc możemy modlić się, aby Bóg dotknął jej serca. Możemy modlić się, aby konsekwencji dotknęła i raczej nie działać współuzależnieniowo i chronić od tych konsekwencji, ale pozwalać doświadczyć, jeżeli to jest osoba, która pije alkohol, jeżeli to jest twój mąż na przykład, to pozwól mu doświadczyć tego, jak to jest na kacu, wstać, samemu sobie zrobić jedzenie, posprzątać koło siebie, na przykład wymiociny, nie usprawiedliwiać przed szefem, nie bronić przed sąsiadami, pokonać ten wstyd. Tak, tą odpowiedzialność zrzucić na osobę, która jest uzależniona. To jedno. I czekać, drodzy Państwo, na odpowiedni czas.
Musi przyjść odpowiedni czas. To właśnie musi. Każde działanie wymaga odpowiedniego czasu i podobnie w przypadku podjęcia decyzji o terapii czy o zmianie musi przyjść czas. A więc potrzeba z naszej strony cierpliwości. Nie wchodzić na głowę, no bo będziemy wrogami ciągle, ale też nie odpuszczać. Jeżeli to jest osoba z najbliższego otoczenia, więc ktoś z rodziny czy dziecko na przykład, no to oprócz tego, że damy przestrzeń do tego, aby ponosiło konsekwencje swojego uzależnienia, tak mówimy raczej o osobach pełnoletnich tutaj, no to też stawiamy warunki. Możemy rozmawiać i stawiać warunki. Oczywiście tego trzeba się nauczyć, że takiej rozmowy też trzeba się nauczyć. Tu nie chodzi o to, aby teraz obwiniać i emocjonalne wystąpienia, przemowy i kazania takiej osobie nad głową robić, ale raczej nauczyć się rozmawiać o swoich emocjach, o tym, co czujemy, że obawiamy się, że jesteśmy pełni troski, dać to współczucie. A więc doświadczyć cierpienia też związanego z uzależnieniem, nie chronić, czekać na odpowiedni czas, mówić, próbować motywować, zachęcać, to zawsze jest dobre, inspirować i czasami po prostu być przy takiej osobie, bo osoba uzależniona też doświadczy w pewnym momencie swojego uzależnienia odrzucenia, samotności i wtedy będąc blisko mamy zawsze szansę na to, aby dotrzeć do niej z jakimś komunikatem, z wstrzeleniem się w odpowiednim czasie, z informacją, z zachętą do tego, z jakąś konfrontacją, zobacz jak wyglądasz, jak wygląda twoje życie, bez wyrzutów, ale pokazać realnie, że widzimy zmianę, że z roku na rok coś się, z miesiąca na miesiąc się zmienia, że nie jesteś już tą samą osobą, że mówię z troski, bo mi na tobie zależy. A więc to takie pierwsze rzeczy podstawowe i to, jeżeli ktoś nie chce pomocy, myślę, że to są wskazówki, które będą dla Państwa bardzo pomocne. Pozdrawiam serdecznie i życzę sukcesu pomimo wszystko, pomimo tego, że jest to bardzo trudne, aby wpłynąć na osobę, która nie chce. Trzeba jak gdyby sprowokować i spróbować pokazać jej, że warto chcieć, ale też, a warto chcieć dlatego, że życie upływa, że życie mija, że mija się z tym, co jest najważniejsze dla niej w życiu, czyli pokazać obraz, że warto. Pozdrawiam.